Proszę Państwa, teraz przed nami kolejny wykład. Zapraszam serdecznie panią Magdalenę Ossowską, psychologa, psychotraumatologa i terapeutę EMDR. Słyszy nas pani Magdaleno? Tak, dzień dobry. Witam Państwa bardzo. W wynikach w poprzedniej części, jakie mają wpływ na rozwój dzieci, może pani nam podpowie, jak to rozpoznać, jak rozpoznać, czy problem, z którym boryka się nasze dziecko, jest pilny i jakie działania mamy podejmować. Tytuł pani wystąpienia to stany depresyjne dzieci i młodzieży. Jak rozpoznać, jak pomagać? Mam nadzieję, że po tym wykładzie wyjdziemy pewniejsi swoich umiejętności w rozpoznawaniu Mam tych. Taką nadzieję, dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie być Państwa gościem i podzielić się swoim doświadczeniem w dziedzinie psychoterapii i opowiedzieć o niektórych problemach, które no niestety są chlebem powszednim naszych dzieci. Dzisiaj również siedzę w fotelu pacjenta w gabinecie, który myślę pomoże mi skupić się na najważniejszym, czy kwestia choroby, która towarzyszy większości moich małych, no i dużych pacjentów na depresji. Wiele miejsca już poświęcono, żeby przybliżyć ten temat, ale ciągle budzi on wiele emocji i niezrozumienia wśród rodziców, nauczycieli, a czasami mam wrażenie, że przede wszystkim wśród samych młodych ludzi. Często dzieci są zaniepokojone lub nawet przerażone tym, co się z nimi dzieje. Nie rozumieją swoich zachowań i pomimo wielu, naprawdę wielu usiłowań nie potrafią niczego zmienić w swojej sytuacji i w samopoczuciu psychicznym. Myślę, że dzisiaj o istnieniu depresji nie muszę nikogo przekonywać, chociaż proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do drugiej połowy XX wieku temat tej choroby wśród dzieci i młodzieży znajdował się tak trochę na drugim planie. Specjaliści toczyli niemałe spory, gdyż wielu z nich uważano, że depresja nie może występować w tak młodym wieku. Dlaczego? No ze względu na brak dojrzałości emocjonalnej. W latach 80. nawet przeważało stanowisko, że depresja dziecięca jest takim naturalnym etapem rozwoju młodego człowieka. Proszę sobie wyobrazić, że z tym twierdzeniem nawet spotykam się do dzisiaj. Może zanim przejdę już do tego głównego tematu rozpoznawania pierwszych niepokojących sygnałów, że coś może być na rzeczy z naszym dzieckiem czy uczniem, chciałabym nieco uwagi poświęcić omówieniu rodzajów depresji u dzieci i młodzieży. Myślę, że to może ułatwić zrozumienie i tym samym rozpoznawanie tej choroby. W swojej pracy terapeutycznej, w tym gabinecie, najczęściej mam do czynienia z następującymi obrazami depresji. Taka depresja charakterystyczna z charakterystycznymi objawami, czyli obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu, brakiem energii, lękiem przed przyszłością. Występuje też taka bierność dziecka. Dziecko często mówi, że czuje się puste. Łatwo zauważyć te objawy, bo to taki modelowy przykład depresji, o której najczęściej mówi się w mediach, spotyka się na różnego rodzaju afiszach, obrazkach, taki młody, smutny człowiek zapatrzony w sufit, w okno, w dal. Kolejny obraz to depresja z myślami rezygnacyjnymi. I tutaj widzę takie dzieci, które zalewają myśli związane z poczuciem braku sensu życia oraz myśli samobójcze. Bardzo często trafiają do mnie dzieci i młodzież, z którymi przed podjęciem pracy spisuję kontrakt na życie, często nawet na życie do następnej wizyty u mnie. Chociaż tutaj muszę wykazać się naprawdę wielką ostrożnością i wyczuciem, gdyż dziecko z myślami samobójczymi i planem, wręcz planem odebrania sobie życia, kwalifikuje się niestety do szpitala psychiatrycznego. O tym zawsze informuję swoich pacjentów na pierwszym spotkaniu, że obowiązuje mnie jak najbardziej tajemnica zawodowa, tajemnica lekarska i zawsze tego się trzymam, umawiając się na kontrakt z dzieckiem, ale jest jeden wyjątek.
jeśli uznam, że stan pacjenta czy jego plany zagrażają jego życiu, wtedy nie ma mowy o tajemnicy lekarskiej i wtedy informuję rodziców lub bezpośrednio dzwonię po pomoc. Kolejny obraz, taka depresja z dużymi wahaniami nastroju oraz wręcz tendencjami autodestrukcyjnymi. Tutaj też często występują zachowania agresywne wobec siebie i innych. W tym punkcie mam na myśli takie nastolatki, które widzę często z bliznami po samookaleczeniach lub młodych ludzi skonfliktowanych z nauczycielami, rodzicami, a często po prostu z całym światem. No tutaj też występuje oczywiście nadużywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych. Nie mówię o takim nastoletnim trochę eksperymentowaniu, lecz o typowym szukaniu ucieczki w używkach, ucieczki przed problemami i radzeniu sobie w ten sposób z trudnymi emocjami, jak smutek, złość, wstyd czy poczucie niskiej wartości. Kolejny obraz to skupienie pacjentów na chorowaniu, czyli młody człowiek ciągle skupia się na własnym ciele i zdrowiu, szukając ciągle nowych objawów chorób lub nieprawidłowości zdrowotnych. Mimo pozorów jest to liczna grupa młodych pacjentów. Pamiętam taką pacjentkę, która wiele miesięcy spędziła na szukaniu pomocy po zadrapaniu przez kota koleżanki. W momencie, kiedy jej mama załatwiała zastrzyki przeciwko wściekliźnie, trafiły do mnie. Proszę sobie wyobrazić, że dziewczynka ta potrafiła spędzić większość dnia szukając potwierdzenia, że na pewno zachoruje przez to zadrapanie. Oczywiście te objawy, o których mówiłam, mogą się mieszać, łączyć w różnych konfiguracjach. No ja trochę to dla uproszczenia tak przedstawiłam, ale chciałabym jasno powiedzieć, że te grupy nie wyczerpują oczywiście wszystkich objawów. Myślę, że jeszcze tu warto wspomnieć o zaburzeniu koncentracji, uwagi i zapamiętania, które jako pierwsze są zauważalne w szkole, bo często powodują problemy w nauce. To przede wszystkim nauczyciele widzą. Takie dziecko z depresją też może funkcjonować lepiej w godzinach wieczornych niż w ciągu dnia. Ma trudności z porannym wstawaniem, zaburzenia snu, ma zaburzenia apetytu, możemy zaobserwować przyrost wagi lub utratę wagi, rozdrażnienie. Dziecko może być bardzo rozdrażnione. Może odczuwać, a może stracić taką tendencję czy zdolność do odczuwania przyjemności. No oczywiście ma niskie poczucie własnej wartości, negatywną ocenę siebie, rzeczywistości, występuje brak planów na przyszłość, no i taki młody człowiek izoluje się, czyli ogranicza kontakty z otoczeniem, zamyka się w sobie. Młodzi ludzie potrafią nie wychodzić ze swojego pokoju, nawet na posiłki, zamykają się razem ze swoim światem wirtualnym. Należy także pamiętać, że przebieg depresji może być przewlekły, taki ciągnący się, lub przyjmować postać nawracających epizodów o różnym. To może być łagodne, umiarkowane lub ciężkie nasilenie. Co więcej, te epizody mogą być oddzielone okresami dobrego samopoczucia, co jak widzę często usypia czujność dorosłych, bo wtedy mówią, że dziecko miało po prostu gorszy okres. Osobiście często pytam rodziców, co ich zdaniem miało decydujący wpływ na stan ich dziecka. Przeważająca i przerażająca większość rodziców nie wie. Wzruszają ramionami, a potem może pojawić się jakieś zdanie, że to na przykład złe geny, że mają to po ojcu, matce. Raz usłyszałam, że to, wie pani, to po prostu chemia. No i faktycznie ludzie cierpiący na depresję mają niski poziom serotoniny w połączeniu z niskim poziomem norepinefryny, ale trafiłam na badania, które wprost wskazują, że nawet jeśli doprowadzimy do człowieka zrównoważonego do niedoboru serotoniny, wcale nie zapadnie on na depresję. Rynek obecnie zalały leki tak zwane SSRI, czyli słynny wychwyt zwrotny serotoniny.
Leczenie farmakologiczne jest jednak korzystne tylko dla niektórych pacjentów. Jak sprawdzałam w badaniach, tylko 1/3 odczuwa poprawę, 1/3 pacjentów. 1/3 nie widzi różnicy, zaś w pozostałej grupie objawy pozostają. Dlatego specjaliści mówią wprost, proszę łączyć metody, czyli leki plus terapia. Ja w gabinecie pomimo wszystko zalecam podjęcie leczenia farmakologicznego, jeśli faktycznie jest stwierdzona depresja. No a właśnie, jakie są te przyczyny depresji? Według jednej ze szkół depresję powoduje nieprawidłowa relacja z tak zwanym obiektem, czyli dziecko doświadcza takiej frustracji we wczesnej relacji z opiekunem, który nie odpowiadał na potrzeby dziecka. Inny nurt poznawczy zakłada, że aby mogła pojawić się depresja, muszą zajść pewne wydarzenia, które spowodują utrwalą wręcz automatyczne myśli na temat swój oraz innych, na temat świata. Jakie to myśli? Ano, jestem głupi, jestem debilem, nic nie umiem, nie jestem wart miłości, świat jest niebezpieczny, inni są niebezpieczni, nikt mnie nie rozumie. Osobiście jest mi najbliżej do modelu integracyjnego, który scala wyżej wymienione szkoły oraz dodatkowo czerpie z podejścia systemowego. Moim zdaniem i w sumie w zgodzie z podejściem integracyjnym na wystąpienie objawów depresji mogą wpłynąć odrzucenie rodzicielskie, brak wsparcia w rodzinie, zaburzenia komunikacji w rodzinie, niewłaściwe relacje, stosunki z rówieśnikami, zaburzenia w regulowaniu emocji czy predyspozycja genetyczna, ale z tą predyspozycją genetyczną no mam nieco problem, ale może o tym za chwilę. Chciałabym również podkreślić, że te odrzucenia w rodzinie nie muszą być wcale wielkie i takie spektakularne. Wystarczą na przykład za duże wymagania rodziców wobec dziecka lub tak zwana warunkowa miłość, to znaczy dziecko jest kochane za dobre zachowanie, za piątkę w szkole. Myślę, że to jest znane nam, prawda? Mam też taką refleksję, że na pierwszych spotkaniach u mnie rodzina rysuje taki obraz iście sielankowy, i na pierwszy rzut oka nie widać wcale dysfunkcji w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, ale już na kolejnych spotkaniach wychodzą charakterystyczne mechanizmy, które wpływają na najsłabsze ogniwo, które ma objawy choroby całej rodziny, najsłabsze ogniwo, czyli dziecko. Bardzo głęboko zapadł mi w pamięć mój 12-letni pacjent, który oczywiście już po nabraniu zaufania do mnie powiedział wprost, że to wcale nie on potrzebuje terapii, tylko cała jego rodzina. I w chwili obecnej mam takie założenie, że leczenie dziecka czy nastolatka zaczynam od pracy z systemem rodzinnym, bo przynosi to naprawdę zadowalające rezultaty. Ale wracając do przyczyn depresji, jest jeszcze jedna dość wyraźna koncepcja biologiczna, która głosi, że depresja jest zaburzeniem równowagi pomiędzy neuroprzekaźnikami czy niewłaściwym stosunkiem hormonów, dlatego często lekarze zalecają przed tą pełną diagnostyką i postawieniem diagnozy depresji na przykład badania tarczycy. Wcześniej wspominałam właśnie, że mam trochę problem z predyspozycją genetyczną do depresji. Może nie będę wnikała w genetykę i powoływała się na badania, jak na przykład jest dziedziczona depresja u bliźniąt, jednak bez względu na skłonności genetyczne, aby depresja się ujawniła, i tak musi zostać wywołana przez czynniki środowiskowe. Bo moi pacjenci mówią wprost, że potrzebują wspierających rodziców, bezpiecznej grupy społecznej, takiego poczucia przynależności, pełnej akceptacji. Bez tego zapadają się w sobie. Wystarczy posłuchać tych młodych ludzi. Oni wszystko powiedzą, tylko po prostu dajmy im szansę. Pamiętajmy też, że depresyjna mama jest tak naprawdę nieobecna w życiu dziecka, pomimo iż może spełniać swoje podstawowe funkcje jako rodzic, czyli dziecko jest czyste, ma wyprasowanie ubrania, ale
ta mama jest nieobecna emocjonalnie. Nie gra z dzieckiem w taką grę uspokajającej, miłosnej obecności. Taka mama jest oderwana od rzeczywistości i oferuje niewiele pozytywnych interakcji, mimo że jest z dzieckiem. I może dlatego tak chętnie mówimy o dziedziczeniu depresji. Bo dzieci depresyjnych rodziców, kiedy dorosną, same są niezwykle zagrożone depresją, ponieważ niosą ciężar tak zwanej traumy kompleksowej, kompleks traumy lub traumy relacyjnej. Co więcej, około 40% z nich zapadnie na depresję jeszcze przed 16 rokiem życia. Szczególnie zagrożone są dzieci pochodzące z tak zwanego bezpiecznego stylu więzi. Mam nadzieję, że jeszcze przy jakiejś innej okazji będziemy mieli okazję do poruszenia i tego tematu, gdyż styl więzi to taka nasza podstawa w świecie psychotraumatologii i daje fundament do zrozumienia większości problemów młodych ludzi. Myślę, że chociaż w skrócie przybliżyłam objawy depresji u dzieci i młodzieży i na co należy zwracać szczególną uwagę, jednak trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i chciałabym, żeby to zostało usłyszane, że rodzice powinni być uważni nawet na takie nikłe zmiany w zachowaniu swojego dziecka i nie bagatelizować żadnego niepokojącego objawu. Ale niestety często rodzina ma problem z zauważeniem pierwszych objawów depresji u dziecka. Nie potrafi zrozumieć zmian w jego zachowaniu. Część rodziców generalnie bagatelizuje problem, nawet znając już diagnozę postawioną przez specjalistę. A to jest kluczowe. Zauważyć pierwsze objawy, nie bać zgłosić się do specjalisty, no i zacząć działać. I myślę, że w tym miejscu nie mogę nie powiedzieć o czynnikach ryzyka depresji, bo to może również zapalić tą czerwoną lampkę u dorosłych. Otóż takie symptomy jak lęk, zaburzenia zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, to wiemy, że to jest alkohol, tytoń, narkotyki, zaburzenia odżywiania, to mogą być czynniki, które w rezultacie skończą się depresją. One nie muszą być wskaźnikiem, że dziecko ma już depresję. Mogą oczywiście wskazywać na depresję, ale mogą być też zapowiedzią, że depresja może się rozwinąć. No, dużo ekranu, przebywanie dziecka tylko w świecie wirtualnym, o tym szczegółowo mówiła przede mną Bogna Białecka czy inni prelegenci. Dodatkowo czynnikiem może być wiek. Końcowa faza okresu dojrzewania, czyli te 15-19 lat, chociaż muszę powiedzieć, że coraz młodsze dzieci trafiają do mnie z diagnozą depresji, co jest oczywiście bardzo smutne. Następny czynnik to płeć. Niestety większość moich pacjentów to dziewczynki. Dziewczynki, kobiety, młode kobiety. Ja myślę, że może to być spowodowane innym obrazem depresji u obu płci. No bo kto z dorosłych obserwujących na przykład agresywnego, wulgarnego nastolatka pomyśli, że to nie jest objaw tak zwanego chamstwa, złego wychowania, tylko po prostu depresji. U dziewczynek to jest troszkę inaczej, więc może dlatego ta płeć żeńska jest takim czynnikiem. Kolejny czynnik to depresyjni rodzice. O tym już wspominałam wcześniej, a niestety wielka szkoda, czas mnie trochę ogranicza na rozwinięcie tego wątku. Jaki inny jeszcze czynnik? Otóż występowanie epizodów, depresji we wcześniejszych fazach rozwoju. Bo depresja lubi wracać. Dlaczego lubi wracać? No bo jeśli w życiu rodziny dziecka nie nastąpią zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu, to choroba wróci. Teraz niestety dotknęłam największej frustracji w moim gabinecie, bo przyjmując dziecko na terapię, prawie zawsze kieruję rodzinę na terapię rodzinną. Wskazuję wyraźnie, dlaczego ma to zasadnicze znaczenie. I wiecie Państwo co? Nic. Rodzina rezygnuje, bo przecież to nie rodzina, to nie oni są winni, bo nie wiem, Agatka, Adaś ma problemy. Myślę, że często rodzina boi się odpowiedzialności. Boi się zmian na lepsze, a może boi się ujawnienia tajemnic. Ale mam też takie rodziny, że idą za moją radą.
Szczególnie pamiętam jeden przypadek. Pamiętam go bardzo dobrze, bo był nieco paradoksalny. Mówię paradoksalny, bo nie miałam szybkiego miejsca dla dziecka, takiej młodej dziewczyny z deklarowanymi dużymi problemami z samookaleczaniem. Wysłałam więc tych państwa na terapię rodzinną, obiecując miejsce za jakiś czas. Po pół roku zadzwoniła do mnie mama z prośbą o spotkanie się z córką, no bo przecież obiecałam. A że obiecałam, to się spotkałam. Całą sesję z tą dziewczyną rozmawiałyśmy o pasjach, o sensie życia, który oczywiście ten sens się pojawił, o modzie, o chłopakach i cóż to było za cudowne spotkanie. Nie wiem, jakie są dalsze losy tej dziewczyny, no bo to było jakiś czas temu, ale ta rodzina zrobiła naprawdę kawał dobrej, przyzwoitej roboty. A co chroni przed depresją? Och, wsparcie ze strony co najmniej jednego z rodziców. Różnie bywa z tym wsparciem, ale nawet jeśli rodzina oporuje przed terapią rodzinną, często udaje mi się namówić na terapię któregoś z rodziców. To wystarczy, aby znacznie poprawić sytuację dziecka. Może teraz znowu podzielę się historią z mojego gabinetu, bo to myślę, że bardzo, bardzo przemawia do słuchaczy. Pewnego razu przyszła do mnie mama czterolatka z mutyzmem wybiórczym. Ten czterolatek miał zdiagnozowany przez specjalistę mutyzm wybiórczy. Oczywiście chodziło o objęcie terapią dziecka i wyleczenie go z tego niemówienia w przedszkolu. Mama była już bardzo zdesperowana, no bo przedszkole naciskało, a zresztą pani doktor kazała pójść z dzieckiem do psychologa, wskazała jej, że dobrze byłoby do psychotraumatologa. I proszę sobie wyobrazić, że po pół roku chłopczyk był już gwiazdą w przedszkolu. Przez ten czas ani razu go nie widziałam. Za to bardzo intensywnie pracowałam z mamą nad lękiem. Pani mi zaufała i nie uciekła z gabinetu po tym, jak po raz kolejny jej mówiłam, że to ona powinna być w tym gabinecie, bo jej dziecko ma tylko objawy jej lęku i jej traum. Oczywiście wielkie brawa dla tej mamy i wielkie brawa dla jej desperacji i dla jej zaufania. Co jeszcze chroni? Myślę, że dobre relacje z rówieśnikami, wsparcie kolegów, w tym na przykład zaangażowanie w grupę, w jakąś wspólnotę, bo my często bagatelizujemy moc grupy, a to naprawdę daje siłę i nadzieję. Od grupy możemy uzyskać cenne informacje zwrotne. Grupa niesie ze sobą ładunek empatii i zrozumienia. Na przykład dziecko wtedy słyszy: ja miałam podobnie, albo ja miałam trochę inaczej, ale rozumiem cię. No i właśnie, co robić, jeśli my dorośli zauważymy niepokojące objawy u dziecka czy nastolatka? Przede wszystkim nie czekać na zgłoszenie się do specjalisty. Depresja jest chorobą i może przynieść bardzo poważne konsekwencje w postaci myśli samobójczych czy nawet w ekstremalnych przypadkach prób samobójczych. Proszę mi uwierzyć, depresji nie da się wyleczyć domowymi sposobami czy herbatą z sokiem malinowym. Gdzie więc można się zgłosić? Otóż jest sporo możliwości. Jest przecież psycholog szkolny, lekarz rodzinny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Można bezpośrednio pójść do psychiatry czy bezpośrednio do psychoterapeuty. Ci specjaliści ustalą kolejne kroki. Może nawet się okazać, że w ciężkich stanach, kiedy już pojawiają się bardzo silne myśli samobójcze z takim planem na próbę samobójczą, ci specjaliści skierują na hospitalizację. Można też skorzystać z telefonu zaufania. W Polsce istnieje kilka takich linii, wystarczy poszukać gdzieś w sieci. Ja też muszę to powiedzieć, że wybierając specjalistę zawsze uwzględniajmy zdanie dziecka, szczególnie jeśli chodzi o nastolatka, bo bez tego nie idzie. Osobiście widząc w tym fotelu niechęć małego pacjenta, umawiam się z nim na takie 2-3 spotkania, po których to on ma podjąć decyzję, czy nadal chce przychodzić do mnie. Najczęściej to działa, bo ja bardzo, bardzo poważnie traktuję swoich pacjentów, nieważne ile mają lat. Często im mówię, że będziemy dotąd szukać odpowiedniego terapeuty,
aż znajdziemy odpowiednią osobę, ale odpowiednią osobę dla niego. Często elementem leczenia depresji u naszych dzieci jest farmakoterapia. Wspomniałam wcześniej, że ja często zalecam wsparcie procesu terapeutycznego lekami przeciwdepresyjnymi. Często muszę uspokajać lęk rodziców przed lekami. Nie ma się czego bać. Te leki są bezpieczne, chociaż też często wiążą się ze skutkami ubocznymi. Jeśli nasze dziecko będzie przyjmować antydepresanty, musimy trochę nad tym czuwać, my jako dorośli. Bo wiele razy zdarzyło mi się, że rodzice oddawali leki po prostu dzieciom, które je brały lub nie brały. Oczywiście dobrze, jak uczymy dzieci samodzielności, jednak leki to za poważna sprawa, żeby całkowicie zaufać dzieciom. Nie mówię o jakichś tam nadużyciach, ale chodzi mi przede wszystkim o to, żeby kontrolować regularność przyjmowania leku, kontrolować, czy dziecko przyjmuje odpowiednią dawkę przepisaną przez lekarza, czy czuwać po prostu nad skutkami ubocznymi i je obserwować. No i przede wszystkim rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać z dzieckiem, ale rozmawiać w sposób pełen miłości i bez oceniania. Skupiać się na słuchaniu, a nie na pouczaniu. Szanowni Państwo, my naprawdę musimy oprzeć się pokusie krytykowania lub wydawania osądów, szczególnie gdy dziecko zacznie mówić. Ważne jest, aby dziecko nie zamknęło się przed nami, bo na przykład rodzic zacznie znowu gderać lub z pozycji mądrzejszego zaprzeczać ich słowom lub się bronić, jak dziecko mówi: mamo, ale ty robisz źle, a mama mówi: nie, 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 absolutnie, bo ja coś tam. Ważne też, aby się nie poddawać i nie obrażać. Jeśli na początku szczególnie nastolatek odtrąci nas i naszą chęć rozmowy. Bo mówienie o problemach może być bardzo trudne, szczególnie, że jak wcześniej wspomniałam, dziecko może nawet nie rozumieć, co się z nim dzieje. Nawet jeśli dziecko mówi, że jest okej, że jest w porządku, a my widzimy coś niepokojącego, trzeba być uważnym. Można wtedy poprosić osobę trzecią o pomoc, o takie zainicjowanie rozmowy z dzieckiem. Ważne oczywiście, żeby była to osoba zaufana, bo często łatwiej otworzyć się przed obcą osobą niż przed własnym rodzicem. No szczególnie jeśli do tej pory w rodzinie nie wyrobił się nawyk poważnych rozmów na poważne tematy. Ale teraz powiem coś, co powtarzam do znudzenia. Każdego dnia należy mieć czas dla swojego dziecka. Koniecznie trzeba zarezerwować czas na rozmowę z dzieckiem, nie tylko jeśli choruje na depresję. Niech będzie to czas, kiedy całkowicie koncentrujemy się na swoim dziecku. Nie oceniamy, nie mądrzymy się, tylko słuchamy. Słuchamy, słuchamy, kiedy jesteśmy i akceptujemy. Nawet jeśli nasz syn nosi irokeza, maluje oczy i słucha głośnej muzyki. Nawet jeśli nasza córka nosi glany, ma kolczyka w nosie, kolorowe włosy. Co jeszcze możemy zrobić? No zachęcać dzieci do kontaktów społecznych, no bo oczywiście, tak jak mówiłam, siła w grupie. Można wyciągać dziecko w aktywności fizyczne. Najlepiej, żeby robić to wspólnie, całą rodziną. No bo psyche i soma, czyli nasza fizyczność, ma duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne. No i oczywiście, i to jest tematem też tej konferencji, omówić z dzieckiem czas spędzania przed monitorem, wprowadzić jasne zasady korzystania z urządzeń elektronicznych. W ekstremalnych przypadkach zarządzić detoks cyfrowy. No i trzeba przede wszystkim też pamiętać o sobie i całej rodzinie. Często widziałam dzieci, które chorowały, bo to było potrzebne dla rodziny. Chroniło rodzinę na przykład przed rozpadem. Stąd naprawdę trzeba posłuchać terapeuty, jeśli wysyła rodzinę na terapię rodzinną. Bo oprócz dziecka z problemami mamy też inne dzieci, które wszystko widzą. Bo my jako dorośli, jako rodzice mamy tendencję do skupiania się na chorobie i zaniedbywania innych członków rodziny. To duży błąd. A teraz mi się przypomniało, że psychiatra, z którą współpracuję, często też zapisuje leki również rodzicom. Dlaczego? No, o tym też mówiłam wcześniej.
bo często dziecko ma objawy tego, co się dzieje w rodzinie lub tego, co dzieje się z jednym z rodziców. Szanowni Państwo, ja myślę, że wyczerpałam swój temat. Mój czas też dobiega końca i jako puentę chciałabym powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie możemy obwiniać nikogo za depresję dziecka, zwłaszcza jego samego. Nie możemy obwiniać innych członków rodziny lub siebie. Po prostu, jeśli jest diagnoza, że to jest depresja, czas działać. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pani Magdaleno, kolejny pakiet konkretnych, praktycznych informacji. Myślę, że wyjdziemy stąd naładowani, oby nie przeładowani tymi informacjami. Natomiast dla wszystkich, którzy się obawiają, że tych dobrych praktyk, porad mogło być za dużo, żeby je zapamiętać, to uspokajam, można będzie odtworzyć na nowo nasze spotkanie na kanałach społecznościowych naszych fundacji, Fundacji Życie, Fundacji Teleka Tożsamość Dziedzictwo Kultura i Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Pani Magdaleno, Trudno mi podsumować i odnieść się do wszystkich spraw, które pani poruszyła, bo naprawdę bardzo wiele elementów jest, które do mnie bezpośrednio trafiają. Ale tak jak pani podkreśliła, ta ważna rzecz, żebyśmy mieli czas dla naszego dziecka, nie tylko wtedy, kiedy jest w potrzebie, tylko zawsze, a przede wszystkim wtedy, kiedy jest i kiedy jest z nim wszystko w porządku i kiedy dobrze się czuje, żebyśmy nie musieli doczekać tego momentu, kiedy pojawiają się jakieś problemy, a z drugiej strony też żebyśmy zadbali o siebie, bo zdrowy rodzic, który daje poczucie bezpieczeństwa, jest czymś najważniejszym dla dzieci i wtedy dzieci też czują się bezpieczne. Serdecznie pani dziękuję. Potwierdzam. Dziękuję. Serdecznie pani dziękuję. Chociaż powiem, że przyszła mi też jedna taka myśl troszkę bolesna, że czasem, i tutaj odnoszę się do tych objawów, które pani wspomniała, i żeby ich nie ignorować, że bardzo trudno chyba nam jest wyważyć, mówię to jako rodzic, ten moment, kiedy trzeba działać, bo nie chcemy czegoś zlekceważyć, a z drugiej strony też nie za bardzo się stresować i nie za bardzo panikować. Myślę, że często ludzie nie potrafią złapać tego właściwego momentu, kiedy ta odpowiednia reakcja jest potrzebna. Jak najbardziej zgadzam się, ale podkreślam raz jeszcze, najważniejsza jest uważność na dziecka, bo my jako rodzice najbardziej znamy swoje dziecko, ale też nie ma nic złego w konsultacji ze specjalistą, że widzimy takie i takie objawy u dziecka, nie musimy iść od razu z dzieckiem, możemy pójść na konsultację do psychologa my jako rodzice, no bo wtedy też dajemy jasny sygnał, troszczymy się o własne dziecko, nasze dziecko jest dla nas ważne i tutaj nie ma żadnego wstydu w takiej konsultacji i omawiamy ze specjalistą, to i to nas niepokoi. Czy już musimy działać, czy to jest na przykład, nie wiem, taki etap, no bo coś na przykład w rodzinie się zmieniło, przeprowadzka, pojawił się nowy członek rodziny, czy któryś z rodziców stracił pracę, czy inne jakieś bolesne doświadczenia. Myślę, że nie ma się czego bać, a taki specjalista może doradzić, chociaż ja i tak wierzę w siłę takiej intuicji rodzicielskiej. Rodzice naprawdę często wiedzą, że oho, z moim dzieckiem jest już niedobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani Magdalenie Osowskiej, psychologowi, psychotraumatologii, terapeucie EMDR.